Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. W tej serii omawiam tematykę autyzmu i zespołu Aspergera według takich bardzo formalnych kroków szkolenia, które aktualnie przechodzę. Postanowiłam w tym roku przewietrzyć swoją wiedzę, odświeżyć ją, porównać z tym, co aktualnie się mówi o różnych tematach, którymi się zajmuję. No i to jest właśnie jedno z tych szkoleń. Nie byłabym sobą, gdybym nie dodawała tutaj tego, co ja wiem, albo tego, co doszperam, jeśli coś mnie zainteresuje. Tak więc ta seria to będzie kompendium szersze niż to, czego oczekuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, żeby wydać certyfikat, że ktoś jest wyszkolony w tym temacie, a równocześnie będzie tutaj sporo osobistego komentarza. Ten osobisty komentarz bierze się stąd, że pan Łukasz Sakowski, to tylko teoria, zapytał się mnie, co sądzę o różnorodności i zapytał się mnie o to w momencie, gdy ja akurat zaczynałam to szkolenie. Powiem szczerze, złapał mnie na tym, że jest to jedna z rzeczy, o których mam sporą wiedzę, a mimo wszystko nie mam wyrobionej opinii. Ja ogólnie nie mam wyrobionej opinii na temat absolutnej większości rzeczy na świecie, natomiast na tematy, na których się znam, jakieś opinie mam. A tutaj musiałam się poważnie zastanowić. Większość tego, co widzicie na ekranie, to są wytwory sztucznej inteligencji, której zapodałam hasła na przykład zespół Aspergera, autyzm, neuroróżnorodność. Ponieważ ja nie jestem jakoś bardzo zagłębiona w temat sztucznej inteligencji, daleko mi do Midjourney, używam Dell i Canvy. Ta seria jest czymś w rodzaju szkolnej rozprawki. To była zawsze moja ulubiona forma wypracowania. Nie wiem, czy dzisiaj nadal obowiązuje. Było to wytoczenie, jakie mogą się pojawić za i przeciw tematowi, który był zadany przez nauczyciela. I należało te argumenty przeanalizować, spróbować obalić, spróbować dać na nie dowody, porównać ze sobą i ewentualnie objąć własne stanowisko. Rozprawka, coś jak rozprawa, czyli jak sąd nad tematem. I w pierwszym odcinku opowiedziałam w ogóle o historii diagnostyki. A teraz przechodzimy do kryteriów diagnostycznych. Oczywiście nie będziemy przechodzić przez klasyfikacje medyczne od lat 40., kiedy to zaczęto mówić o zespole Aspergera i o autyzmie wczesnodziecięcym, tylko zajmiemy się najnowszymi kryteriami diagnostycznymi. W 2013 roku zostało wydane nowe DSM, DSM-5, które w Polsce zostało opublikowane 5 lat później, w 2018 roku. Natomiast od stycznia 2022 roku zaczęło obowiązywać ICD-11. W DSM pojawiły się różne zmiany, między innymi zrezygnowanie z klasyfikacji schizofrenii na podtypy i podobnie zrezygnowanie z klasyfikacji autyzmu na podtypy. I tak jak wcześniej był zespół Aspergera jednostką klasyfikacyjną, tak przestał być w DSM-5. Po prostu ustalono, że będzie po prostu jedna wspólna kategoria zaburzenia należące do spektrum autyzmu. I podobnie w ICD-11 też mówią, że ujednolicili podejście w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju. I w nowej klasyfikacji też są to po prostu zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ja się spotykam często ze śmiesznymi komentarzami u jakichś aktywistów, którzy mówią, że teraz już nie ma zespołu Aspergera. To jest bardzo zabawne dla mnie, bo to nie jest tak, że coś jest albo tego nie ma, tylko że jest w klasyfikacji albo nie ma w klasyfikacji. Tak, teraz po prostu zespół Aspergera nie jest czymś, co jest oddzielnie określane. Teraz mamy po prostu kod 6A02.0. I tutaj jest kategoria zaburzeń ze spektrum autyzmu bez nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym i z łagodnymi nieprawidłowościami lub bez nieprawidłowości w języku funkcjonalnym. Czyli zamiast dwóch słów, mamy tych słów raz, dwa, trzy, prawie 20 słów z przyimkami. Czy to jest taka świetna znowu zmiana? Nie wiem. Ja jestem osobą, której etykietki nie bolą, natomiast wszyscy dookoła mi zwracają uwagę, bym nie etykietkowała i nie szufladkowała. To jest dla mnie zupełnie śmieszne podejście, ponieważ etykietki są drogowskazami, szufladki są
opisami i wszystko jest szufladkowane i całe ICD i DSM to jest szufladkowanie, kategoryzowanie, etykietkowanie i numerkowanie i dochodzimy na końcu jednej z gałęzi tego wielkiego drzewka folderów do stanowiska nie etykietkuj. Nie etykietkuj, nie nazywaj zespołem Aspergera. Nie etykietkuj, że autyzm wysoko funkcjonujący. Z tym to się w ogóle zderzyliśmy, pisząc projekt do Erasmusa. Projekty w Erasmus Plus polegają na tym, że piszesz jakiś projekt i szukasz partnerów wśród innych organizacji w Unii Europejskiej. No i nasz projekt był skierowany stricte do osób wysoko funkcjonujących. Dotyczył pracy dla specjalistów głównie intelektualnych, dla osób z wykształceniem wyższym i reakcje w jednej z organizacji, z którą rozmawialiśmy na temat tego, że my użyliśmy określenia autyzm wysoko funkcjonujący, były po prostu strofujące, zniesmaczone, w ogóle dotknięci oni byli. Bo nie szufladkujemy właśnie, bo nie rozdzielamy na autyzm wysoko funkcjonujący i nisko funkcjonujący, bo to się różnie funkcjonuje, ale to jest krzywdzące dla tych, co nisko funkcjonują, oni się wówczas czują wykluczeni. Kurczę, to robimy podział na kategorie, czy nie robimy? Dzielimy wszystkie zaburzenia związane z psychiką, jeśli chodzi o DSM, wszystkie zaburzenia związane w ogóle ze zdrowiem rozrysowujemy jako gigantyczny graf, gdzie wszystko ma swój numerek, czy tego nie robimy? I tak naprawdę to po prostu używając wówczas określenia autyzm wysoko funkcjonujący, tak, byliśmy niepoprawni politycznie, ale gdybyśmy użyli określenia osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, bez nieprawidłowości w rozwoju intelektualnym i z łagodnymi nieprawidłowościami lub bez nieprawidłowości w języku funkcjonalnym, to by było ok. Jeśli kogoś boli to, że jest użyte dwa słowa zamiast 20, to ja jestem przekonana, że jest to kwestia polityczna, poprawności politycznej, światopoglądowa. I osobiście uważam, że to wprowadza większy chaos, mniejsze zyski. Dlaczego? Właśnie dlatego, że piszemy projekt dla osób stricte wysoko funkcjonujących, dla osób wysoko wykształconych, z ponadprzeciętnym ilorazem inteligencji. Projekt dotyczący ich zaangażowania zawodowego, ich specyfiki pracy i się okazuje, że to nie jest mile widziane, ponieważ to wyklucza. No tak, ale to jest, wiecie, to jest problem, że osoby takie jak ja, czy Remek, czy nasi jacyś tam bliżsi przyjaciele, czy znajomi z fundacji, mają problem z pracą, z funkcjonowaniem na rynku pracy w sposób powszechnie uważany za normalny. A równocześnie to, co my możemy z siebie dać, jest zdecydowanie ponadprzeciętne. I to jest mała grupa osób z bardzo specyficznym problemem. To nie jest ten sam problem, co autyści z głębokim autyzmem, z nisko funkcjonującym autyzmem, którzy potrzebują asystenta w ogóle do funkcjonowania, którzy potrzebują kształcenia specjalnego na przykład, podczas gdy my co najwyżej mogliśmy być kształceni jako dzieci szczególnie uzdolnione. To są różne problemy. Jeśli kogoś to boli, to moim zdaniem on zamyka oczy na rzeczywistość. Bo ja rozdzielając na autyzm nisko i wysoko funkcjonujący, nie przypisuję nisko funkcjonującemu kategorii podczłowiek, gorszy, nic z tych rzeczy, tak? A wysoko funkcjonującemu jakichś innych kategorii, nie wiem, co by się tutaj nam zarzucało. Natomiast nie wolno głośno rozróżnić. To do tego doszło. I być może autorzy tych klasyfikacji medycznych nie mieli tego na myśli, nie było to ich celem, aczkolwiek uważam, że dzisiaj poprawność polityczna jest nowym zamordyzmem, jest nową cenzurą i wiele rzeczy jest robionych i tworzonych, wiele kampanii społecznych, wiele nurtów społecznych, tylko i wyłącznie po to, żeby aktywiści się nie przyczepiali.
podczas, w ogóle to też jest dla mnie zabawne, bo aktywiści również stanowią poważną mniejszość, a równocześnie potrafią niszczyć wizerunki firm, wizerunki osób, tak jak zniszczono J.K. Rowling, tak jak jest zniszczony Jordan Peterson. Wybitne w ogóle osoby, które są niszczone przez aktywistów wybitnymi osobami niebędących z powodu braku poprawności politycznej. I tak w DSM-5 kryteria diagnostyczne zaburzeń należących do spektrum autyzmu to trudności w sferze komunikacji społecznej, powtarzający się schemat zachowania zainteresowań lub czynności, początek objawów odnosi się do wczesnego okresu rozwoju, objawy zaburzają funkcjonowanie w różnych sferach życia codziennego i w postawieniu rozpoznania należy wykluczyć rozpoznanie niepełnosprawności intelektualnej. Te wymieniane trudności w sferze komunikacji to na przykład trudności w zakresie okazywania wzajemności społeczno-emocjonalnej typu inicjowanie interakcji, wykazywanie zainteresowania, reagowanie na uczucia i tym podobne. W zakresie komunikacji niewerbalnej typu kontakt wzrokowy, ruchy ciała, gesty, mimika. W zakresie aktywności i rozumienia relacji typu kontakt z rówieśnikami, zabawa oparta na wyobraźni. I tak jak mówiłam w poprzednim filmie z tej serii, tak i tutaj powiem, tak, zgadzam się, to wszystko nas dotyczy. Natomiast trudności pojawiają się na linii kontaktu z osobami neurotypowymi. Między nami one nie stanowią ani trudności, ani dziwności. Mimo, że autyzm jest klasyfikowany jako zaburzenie rozwojowe, ja przy wysoko funkcjonującym autyzmie nie uważam tego za problem, po prostu. Druga kategoria kryteriów to powtarzający się schemat zachowania, zainteresowań lub czynności, przejawiający się na przykład w zakresie manieryzmów ruchowych, użycia przedmiotów lub składowych mowy w powtarzalny sposób, w zakresie dążenia do niezmienności, przyzwyczajenia do znanych zachowań i sytuacji, a zmienność powoduje reakcję stresową, w zakresie intensywnego zainteresowania danym tematem, w zakresie wrażliwości na poszczególne bodźce sensoryczne. Kiedy ja patrzę ze środka osoby z autyzmem, to nie widzę powodu, dla którego to miałby być problem. Manieryzmy ruchowe, użycia przedmiotów lub składowych mowy w powtarzalny sposób, dla mnie to jest po prostu charakter. Uważam, że osoby neurotypowe też to mają, tak? Tylko mniej wyraziste. Ale też nie zawsze mniej wyraziste. Bo przeciętny Mietek z Pipidówa prawdopodobnie ma w ogóle tak bardzo ograniczony zestaw zachowań, że można powiedzieć, że jego zachowanie składa się z samych manieryzmów i powtarzalnych czynności. Jeśli chodzi o dążenie do niezmienności, przyzwyczajanie do znanych zachowań i sytuacji, a zmienność powoduje reakcję stresową, tak, no z mojej perspektywy, z wewnątrz autysty wygląda to tak. Lubię to, co lubię i nie lubię, jak mi ktoś przeszkadza. Ja jestem skupiona na swoim świecie wewnętrznym. W nim się dużo dzieje. I ja chętnie nawiązuję relacje ze światem zewnętrznym poprzez przekazywanie tego, co się we mnie dzieje oraz wchłanianie różnych treści, przetwarzanie ich w sobie i wypluwanie dalej. Jest to typowa aktywność na przykład artysty, badacza, obserwatora, mistyka. Raczej niezmienność i przyzwyczajenia do znanych zachowań i sytuacji przejawiają wszyscy ludzie. Te takie do wyżgania nudne egzystencje na przedmieściach, gdzie codziennie od 8 do 16 pracujesz, odbierasz dzieci ze szkoły, z przedszkola, oglądasz wiadomości wieczorem i serial, który leci od 20 lat, na przykład Klan. Przepraszam, to nie jest dążenie do niezmienności, przyzwyczajenie do znanych zachowań i sytuacji. Życie moje i wielu znanych mi autystyków jest o wiele bardziej kolorowe. Tylko my potrzebujemy tak, by jak ono się zmienia, żeby mieć tą kupę czasu dla siebie. Bo my się po prostu nie doładowujemy w interakcjach zewnętrznych.
nie w tym się realizujemy. Realizujemy się w introspekcji. Realizujemy się w spokojnym działaniu, robieniu swojego. To jest taki, nie wiem, wydaje mi się w ogóle dość szlachetny wzór człowieka. Taki trochę Amish, trochę pustelnik, trochę osoba bardzo stabilna, trochę domator. W tym wszystkim nie ma niczego złego, a równocześnie klasyfikujemy to jako zaburzenie zachowania. Co jest w takim razie normą? Bo to wszystko, co tutaj jest opisane w tej klasyfikacji, to naprawdę nie brzmi źle. To brzmi jak osoba zdrowa psychicznie. Powtarzający się schemat zachowania, zainteresowań lub czynności, przejawiający się na przykład w zakresie intensywnego zainteresowania danym tematem. Intensywne zainteresowanie danym tematem może być oczywiście obsesją, może być obsessive compulsive disorder, może być fanatyzmem, może być stalkingiem, albo po prostu specjalizacją. I autyści rzadziej są stalkerami, rzadziej są osobami z kompulsją, rzadziej są osobami, które mają jakąś niebezpieczną obsesję na danym punkcie, a częściej są po prostu specjalistami w temacie, którym się interesują, czy w tematach, którymi się interesują. Naprawdę nie potrafię przyjąć, że jest to problem. Raczej osoby, które tworzą DSM-5, czy inną klasyfikację medyczną, na tyle interesują się psychiatrią, by tworzyć takie rzeczy, to są osoby, które w zakresie intensywnego zainteresowania psychiatrią pokazują nam model zaburzonego zachowania. No więc zaburzona jest awangarda. Osoby, które są w awangardzie, są zaburzone. Czy osoby, które są na marginesie, są zaburzone? Ale jeśli one są na marginesie, to czy na pewno z powodu intensywnego zainteresowania danym tematem? Ja nie mam potrzeby ani obalania, ani bronienia klasyfikacji medycznych. Ja na to naprawdę głęboko i daleko wywalone, ponieważ ja sobie jestem sobie i tyle. I to tylko omawiam i w mojej pracy z ludźmi te DSM-5 czy ICD-11 ani mi ziębi, ani grzeje, bo to nie jest do niczego tak naprawdę potrzebne, żeby się z tym zgadzać lub nie zgadzać. I ja tutaj tylko wyciągam różne wątpliwości po to, żeby pokazać, jak bardzo jest to mimo wszystko kruchy konstrukt. To jest tylko opis rzeczywistości, jakich może być nieskończona ilość. Tyle opisów rzeczywistości, ile osób, które na nią patrzą, może powstać, ale nie każdy jest zdolny do stworzenia opisu. Ta awangarda intensywnie zainteresowana tematem opisywania rzeczywistości ją opisuje. Artyści, naukowcy, specjaliści różni, dziennikarze. Powtarzający się schemat zachowania, zainteresowań lub czynności, przejawiający się na przykład w zakresie wrażliwości na poszczególne bodźce sensoryczne. I znowu, bardzo wysoka wrażliwość na bodźce pozwala też na bardzo wysoką czułość. A kiedy na przykład tworzymy maszyny do badania bodźców, to im większa czułość, tym one są lepsze, prawda? I w ogromnej mierze histeryczna reakcja z powodu wrażliwości na bodźce jest związana z wychowaniem. Nieumiejętność radzenia sobie z frustracją, przewrażliwienie, płatkośniegostwo, to jest kwestia wychowania. Moi rodzice, oboje autystycy i to z ADHD, uczyli mnie zwiększania swojej tolerancji na frustrację. Owszem, z drugiej strony dbania o własny komfort. To znaczy, mój ojciec zawsze miał ciemne okulary, prawie zawsze na nosie. I nigdy nie było problemem, by mi kupić jeszcze jedno ciemne okulary. Mi kupowali ciemne okulary od malutkiego, w takiej ilości, w jakiej po prostu trafiały się tanio. Bo ja i ojciec, no można powiedzieć, że po prostu te okulary chyba zjadaliśmy. One się zużywały, gubiły, zawsze były. Przy częstych migrenach całej rodzinie my dużo spaliśmy w ciągu dnia i nikt nikomu nie przeszkadzał z tego powodu, tak? Nikt nikogo nie budził. Podawał leki, podawał kompres, podawał koc. Ale na przykład w kwestii jedzenia było
nie marudź. Czy to naprawdę wychodzi na złe? Nie, niektórych rzeczy nie jadłam. Zmuszanie mnie do jedzenia niektórych rzeczy było bardzo niedobre i szybko z tego moi rodzice zrezygnowali. Natomiast oni mnie uczyli po prostu, ciesz się tym, co masz i wykorzystuj to, co masz. I jestem niesamowicie wrażliwa na różne bodźce. Odrobina za zimno, o 2-3 stopnie, ja jestem niezdolna do funkcjonowania. Ale jeśli ja nie funkcjonuję fizycznie, to staram się funkcjonować intelektualnie. Czyli pracuję w łóżku pod kołderką. Ja słyszę ultradźwięki, które wydają psy. Ja słyszę wszystko. Różne dźwięki, takie jak delikatne jęknięcie zwierzęcia w innym pomieszczeniu, często na innym piętrze, mnie budzą. I ja mogę sobie w takim razie albo wsadzić zatyczki do uszu, albo mogę brać hydroksyzynę, albo mogę sobie wygłuszyć pomieszczenie, albo mogę to akceptować. Są różne możliwości. Nie trzeba z tego powodu urządzać dzikiej histerii. Tak, u mnie w domu były awantury, jeśli ktoś celowo, po prostu ostentacyjnie okazywał brak poszanowania dla cudzych granic, a więc też dla czyjejś wrażliwości na bodźce. Ale swoją wrażliwość na bodźce my po prostu mieliśmy przyjmować taką, jaka jest. I tak się z nią obsługiwać, by nie robić z jej powodu pod siebie. Moja wrażliwość na poszczególne bodźce sensoryczne jest naprawdę ogromna. Potrafię się przebierać w ciągu dnia kilka razy, kiedy się ubieram, bo mnie każda tkanina boli. I albo mogę robić z tego powodu histerię, albo się po prostu przebierać do skutku, prawda? Są dni, kiedy włosy mi tak przeszkadzają, że jak miałam 3 lata, to po prostu wymusiłam na mamie, żeby mi je obcięła, bo nie znosiłam łaskotania. Ale to wszystko może się odbywać albo w formie darcia się, walenia głową w ścianę, bicia rodzica i reszty otoczenia, albo w formie szukania rozwiązań. I człowiek, którego rodzice nie uczą rozwiązywać swoich problemów, okazuje te problemy w sposób nadmierny. Człowiek, którego rodzice uczą rozwiązywać swoje problemy, wielu rzeczy, takich jak wrażliwość, nadwrażliwość, na bodźce nie traktuje jak problem, tylko jak fakt. I ja patrząc na wiele rozmów rodzicielskich na przeróżnych grupach, nie tylko wśród rodziców autystów, ale we wszelkich grupach jakieś wsparcia i tematów, które są na Facebooku, słuchając różnych aktywistów, słuchając różnych wypowiedzi, celebrytów, po prostu ludzi, tak? No, mamy w dobie social mediów mamy nieograniczoną wręcz możliwość sięgania po ludzkie opinie i poznawania ich. Widzę, sama koncepcja uodparniania dziecka na frustrację jest utożsamiana z agresją i z przemocą. Ja zostałam z niejednej grupy wyrzucona jako osoba agresywna i przemocowa i w ogóle nie powinnam być prezesem takiej fundacji i w ogóle nie powinnam mieć prawa do wyrażania opinii i tak dalej, bardzo różne przykre rzeczy i niesłuszne. Ponieważ ja po prostu mówiłam, że frustracja jest częścią ludzkiej egzystencji. I zamiast ją usuwać spod nóg dziecka, należy dziecko na obcowanie z nią wystawiać, w sensie niespecjalnie, tak? Pozwalać mu doświadczać frustracji i uczyć je sobie z nią radzić, pomagać mu radzić sobie z frustracją, a nie zabierać frustrację. Bo my nie będziemy 24 godziny przy naszym dziecku, a w którymś momencie powinniśmy w ogóle zniknąć z mainstreamu jego życia. To inne osoby powinny być w centrum jego zainteresowań i wówczas będzie dużo frustracji. I jeśli będziemy mieli same dzieciaki nauczone jak króle wjęta, że ich frustracja jest święta, to poziom niezaspokojenia tej frustracji w grupie osób, których każda uważa, że jego frustracja jest ważniejsza od frustracji drugiej osoby, będzie dramatyczny. Wówczas to będą załamania życiowe, a nie codzienność. I owszem, zgadzam się, mamy większą wrażliwość na poszczególne bodźce.
Natomiast ja nie uważam, że to musi być problem przy odpowiednim wychowaniu, którego w dzisiejszych czasach jest jak na lekarstwo. Początek objawów odnosi się do wczesnego okresu rozwoju, jednak mogą one się ujawnić dopiero wtedy, gdy ograniczone możliwości nie pozwalają na sprostanie wymaganiom otoczenia. Oczywiście cały czas są próby wyodrębnienia genów odpowiedzialnych za autyzm. Są jakieś tam badania genowe. Słyszałam, że Izrael, i tuż dawno słyszałam, ma program wczesnego bardzo wykrywania autyzmu, to znaczy do 3. miesiąca życia. Ale ogólnie to jest w ogóle niezły punkt. To jest świetny punkt, bo trudności mogą się ujawnić dopiero wtedy, kiedy ograniczone możliwości nie pozwalają na sprostanie wymaganiom otoczenia. Co oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że wiele osób nigdy nie zostanie zdiagnozowanych, ponieważ ich ograniczone możliwości nie utrudnią im, czy nie uniemożliwią sprostania wymaganiom otoczenia na tyle, by trafiły na diagnostykę. Ja sama mam diagnozę przypadkiem. To znaczy, ja w ogóle nie w tej sprawie poszłam, ale że trafiłam na ośrodek, w którym są bardzo wysoko świadomi autyzmu i bardzo pozytywnie do niego nastawieni, to tę diagnozę otrzymałam. Natomiast ja poszłam z bardzo w ogóle uniwersalnym problemem. To znaczy, ja miałam zaburzenia lękowe, kiedy byłam prześladowana przez sąsiadów. Znam całe mnóstwo osób, które po prostu znam bardzo dobrze, znam od lat, znam głęboko. Wiem, że gdyby zgłosiły się na diagnostykę, to by tę diagnozę dostały. Tak samo ich dzieci. Ale się nie zgłaszają, bo po co? Co to zmienia? Ich dzieci nie trafiają na nauczycieli, którzy widzą w tych dzieciach problem, tylko trafiają na nauczycieli, którzy widzą w tych dzieciach potencjał i tych diagnoz nie ma. I co? Na przykład dzieciaki mają diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej, jakieś ćwiczenia logopedyczne na przykład, jakąś gimnastykę korekcyjną, tak? Są specyficzne, ale nikt ich nie kieruje w ścieżkę diagnostyki i terapii. I to już jest, jakby w samej definicji jest określenie, na ile to jest umowne. To znaczy, jeśli ograniczone możliwości nie pozwalają na sprostanie wymaganiom otoczenia, to diagnozujemy. Czyli to w ogóle zależy od otoczenia, rozumiecie? Od tego, na kogo autysta trafi. A jest oczywiście też pytanie, czy sprostanie wymaganiom otoczenia to jest coś tak bardzo pożądanego. Ja dostałam diagnozę w momencie, w którym nie sprostałam wymaganiom otoczenia, to znaczy nie dostosowałam się do agresywnego pijaka i jego rozwydrzonej konkubiny w podkarpackiej wsi. Nie sprostałam ich oczekiwaniom i problemy zaczęły się takie, że się skończyło intensywnym leczeniem psychiatrycznym PTSD i zaburzeń lękowych. I od czego się zaczął mój konflikt z nimi? Od tego, że nie chciałam z nimi pić wody, czyli ja bym nie dostała diagnozy, gdybym z patologią waliła wódę na wsi. A że nie waliłam wódę z patologią, to zaczęły się takie problemy w tym grajdole, gdzie się wszyscy znają i ręka rękę myje, że ja trafiłam również na diagnostykę. Pytanie, czy to jest źle? Czy to jest zaburzenie, że ja nie chcę walić wódy z patologią? I czy to jest źle, że ja się nie dostosowałam do agresji i pijaństwa? No to są, wiecie, pytania, powiedziałabym, otwarte. Co najmniej otwarte. Punkt D. Objawy zaburzają funkcjonowanie w różnych sferach życia codziennego. No tak, chyba że ustawię sobie swoje życie zupełnie po swojemu. Znajdę takie metody zarobkowania, taką ścieżkę pracy i kariery, która jest dla mnie możliwa. Trwało to bardzo długo. Ponieważ te zaburzenia lękowe związane z zamieszkaniem w tamtej wsi wyrzuciły mnie z butów na 2 lata, to wyrzuciły mnie również z pracy na 2 lata. I ja aktualnie odzyskuję swoją pozycję. Fundacja zarabiała tyle, że ja się mogłam utrzymać. Potem nastąpiły takie załamania, że aktualnie
zyski fundacji niekoniecznie pozwalają opłacić abonament za internet. Więc mam tutaj sporo do odpracowania. Przy okazji zachęcam, fundacja utrzymuje się z wpłat zadowolonych odbiorców i klientów. Odbiorcy to wy tutaj na YouTubie. Klienci, klientami też możecie być, korzystając z konsultacji u nas. Pod każdym filmem jest numer konta. Zachęcamy do wpłat. Każda nawet najmniejsza wpłata, jeśli jest powielona przez ileś osób, pozwala zbudować jakiś budżet. I do tego są opcje wspierania na YouTubie, ale tu oczywiście sporą część odcina YouTube na samo utrzymanie. Nie mówię, że tego nie popieram, bo popieram jak najbardziej. Fajnie, że jest YouTube. Natomiast no, mówię, że są dwie drogi wspierania fundacji i ja właśnie staram się po poważnym załamaniu życiowym znów wstawić fundację i siebie na takie tory, takiego działania, że może to być moja praca. Mój narzeczony też miał ogromne problemy z pracą, ale to nie znaczy, że on ma ogromne problemy z każdą pracą. Wybiera taki model, żeby utrzymać siebie i mnie w tym momencie, no bo ja jeszcze poważnie dochodzę do siebie i odbudowuję pozycję fundacji, która spadła, po prostu no, obniżyła się ze względu na te dramatyczne przejścia, które zaliczyliśmy w naszym miejscu posiadania domu. I to tak, u mnie to trwało gdzieś po 30, odnalazłam swoje miejsce, on jeszcze szuka, jest w okolicach 30. Ale nieraz już znalazł coś, co jest dla niego odpowiednie. I w momencie, wiecie, w którym my trafimy w odpowiednie miejsce, w odpowiednie otoczenie, które korzysta z tego, jacym jesteśmy, ani nas niszczy, to my nie mamy problemów. A Remek awansował szybciej, niż w ogóle zagrzał miejsce w firmie, w której pracuje. I to w firmie, w której urzędowym językiem wcale nie jest jego rodzimy język. Wszystko zależy od kontekstu. Objawy zaburzały funkcjonowanie moje na różnych etatach, owszem. Zaburzały funkcjonowanie Remka funkcji przynieś, podaj, pozamiataj, ale nie zaburzają jego funkcjonowania tam, gdzie on godnie zarabia i jest doceniany. I nie zaburzają mojego tworzenia fundacji. Przez pierwsze lata działania fundacji, kiedy ze mną było wszystko w porządku, bo nie byłam po prostu ofiarą prześladowania, to ja jednoosobowo obsługiwałam takim czy innym wsparciem bezpośrednim nawet 300 osób rocznie. Do 300 osób, które naprawdę miały jakiś postęp w swoim życiu i do dzisiaj mogą zagwarantować, że byłam dla nich jakąś dźwignią. Więc okej, jeśli ja się nie sprawdzałam na przykład jako wychowawca na świetlicy szkolnej, bo paniom się nie podobało innym, na przykład to, że ja mam kolczyk w nosie, to tak, moje objawy takie jak nonkonformizm, jak ogromne przemęczenie tym hałasem, który tworzy 80 dzieciaków w jednym pomieszczeniu. Przez 3 miesiące pracy schudłam 10 kilo, ale wiele w moim podejściu do dzieci, takim bardzo otwartym i ciepłym, się tym kobietom nie podobało. Wiele po prostu rzeczy się we mnie nie podobało, bo ja byłam dziwna. To moje różne objawy, tak, na przykład ja się nie integrowałam z nimi tak, jak one by chciały, siedząc, pierdząc i popijając kawkę, tylko w tym samym czasie ja się integrowałam z dziećmi, a nie z nimi, bo uważałam, że to jest mój obowiązek i zresztą było to bardzo interesujące, zaburzały bardzo poważnie funkcjonowanie moje w sferze pracy. I podobnie było, gdy próbowałam pracować na stanowiskach menedżerskich w różnych lokalach. Ja się nie integrowałam z grupą, nie siedziałam na zapleczu czy na kuchni, nie żarłam, nie pierdziałam w stołek, i nie plotkowałam, tylko pracowałam. I były na mnie tak, po prostu skargi starej załogi, kiedy przychodził taki nowy menedżer, że się ze mną źle współpracuje. To znaczy, po prostu trzeba przy mnie pracować, nie? Ale kiedy ja prowadziłam swoją własną kawiarenkę, to śmigało, gdy było w dobrym miejscu, bo miałam w dwóch miejscach. I w jednym to była totalna klapa, bo nie zrozumiałam, że tam nie ma prawa to zadziałać, a w drugim to był sukces i obsługiwałam to sama na niesamowicie wysokich obrotach. Nawet i po kilkaset posiłków dziennie potrafiłam wydać sama, przygotowanych przeze mnie, nie odgrzanych. Więc w ogóle obłęd. I tak samo potrafiłam stworzyć fundację w taki sposób, by jednoosobowo być w stanie obsługiwać nawet kilkaset osób rocznie. Więc to zależy, gdzie padnie to ziarno.
w jednym miejscu objawy autyzmu zaburzają funkcjonowanie w różnych sferach życia codziennego, a w drugim nie zaburzają. Ja na przykład od wielu już lat, będzie dobijało powoli do 10, przez całą zimę siedzę w łóżku. I można uznać, że ta nadwrażliwość na temperaturę zaburza funkcjonowanie moje, a można uznać, że mam dwa tryby, jeden chodzący i jeden leżący. I w tym leżącym wykonuję więcej pracy intelektualnej, bardziej się zamykam w sobie, a w tym chodzącym więcej załatwiam na zewnątrz. Gdybym ja miała chodzić do fabryki na 6 rano, to ja bym nie dała rady. Moje objawy absolutnie zaburzałyby funkcjonowanie w sferze pracy. Ale przy pracy, którą ja wykonuję, nie zaburzają. Można uznać, że jeśli ja nie jestem w stanie wstać z łóżka, bo mi za zimno, mimo normalnej temperatury, bo mi jakoś tam, bo mi coś tam, bo ja jestem skupiona na przykład na nagrywaniu kolejnego filmu, czy na kolejnym szkoleniu, czy na słuchaniu jakiegoś podcastu i nie jestem w stanie po prostu codziennie sobie ugotować obiadu, to jest to problem. Pod warunkiem, że nie zrobię tak, że ja sobie obiady częściowo mrożę. Mogę spokojnie i dwa tygodnie nic nie gotować, tylko rozmrażać. Chodzi mi o to znowu, że to jest totalnie subiektywne, totalnie zależne od kontekstu. I owszem, rozumiem, że u osób z głębokim autyzmem to nie jest zależne od kontekstu, to po prostu takie jest. Aczkolwiek ja nie znam osób głęboko autystycznych, które by nie były przynajmniej na pograniczu normy intelektualnej, które by nisko funkcjonowały. Nie znam. Znam dzieci, które mają różne deficyty i później się rozwijają, albo są chorobite, albo mają jeszcze coś i jeszcze coś i jeszcze coś. I sama byłam takim dzieckiem. Ale to było wyprowadzanie mnie z różnych rzeczy, które wówczas były diagnozowane, rehabilitowane i też wyszłam. I dzisiaj można by to było uznać po prostu za diagnozę autyzm, rozbić to na części i mnie naprawiać jako autystkę w tych różnych częściach. A te 40-35 lat temu po prostu nie to było od razu rozbite na różne kategorie problemów i byłam rewalidowana, rehabilitowana w tych kategoriach. I nie miało to większego znaczenia, że ja nie mam diagnozy autyzmu, że wówczas nie było diagnozy autyzmu po prostu, kiedy ja byłam dzieckiem w Polsce. De facto nie było. Nie dla dzieci wysoko funkcjonujących na pewno. Ale właśnie ta gimnastyka korekcyjna ze względu na wady postawy, na spastyczność. W ostatnich latach się okazało, że ja nie mam wady postawy, tylko ja mam taką spastyczność, że sobie po prostu robię ze szkieletem jakieś przedziwaczne rzeczy. A to dysleksja, a to seplenienie, a to platfus, a to kolana szpotawe, a to alergie, a to jakaś inna chorowitość. Udało się mnie wyprowadzić z tego wszystkiego bez diagnozy całościowe zaburzenia rozwoju. A zapewniam, że gdyby była wówczas taka możliwość, to moja mama by do tego dotarła, bo dociera do wszystkiego. Zresztą była wielką autystyczną pasjonatką medycyny i w tym zawodzie też pracowała. Więc na każdy mój problem było rozwiązanie. Na każdy problem mojej siostry również. I to się po prostu nie nazywało autyzm. I tak jak mówię, nie znam osób bez sprzężonej niepełnosprawności intelektualnej, które miałyby taki autyzm, że on nie jest wysoko funkcjonujący. A i te osoby z pogranicza normy, kiedy po prostu traktuje się ich jak inne osoby z pogranicza normy, też się świetnie odnajdują w życiu. Po prostu zamiast skończyć studia, kończą szkołę zawodową i są zachwycone z tego powodu. Mają zawód, robią swoje. Wiecie, to dotyczy też osób neurotypowych, nie? I ja słyszałam o dzieciach, które w ogóle nie mówią i nie ma z nimi kontaktu i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się tylko, jak to jest możliwe, że jako pedagog, pracując de facto wśród dorosłych autystów, bo to jest grupa odbiorców, która mnie ceni najbardziej, najbardziej mi ufa, że ja nie trafiam w ogóle na te dzieci, z którym jest taki ogromny problem. Owszem, znam 5-latkę, która ledwo mówi na przykład, tak? Znam dzieci, które są diabłami wcielonymi i jakoś tak wychodzi, że po 15 roku życia
już u któregoś diabła wcielonego, albo zostały zdiagnozowane jakieś zaburzenia typu schizo, albo HAT. Natomiast ja pracuję z ludźmi, którzy pracują nad sobą, tak? To jest de facto moja grupa odbiorców. Ludzie, którzy pracują nad sobą, bo my się nie zajmujemy Fundacji Autyzmem, jako takim pomocą w autyzmie, terapią autyzmu, tylko my się zajmujemy psychoedukacją i terapią bardzo szeroko pojętego DDA, DDD, czyli po prostu pracą nad własnym charakterem. Umożliwiamy ludziom pracę nad własną psychiką, własnym charakterem. I te dzieci, nawet jeśli mają różne głębokie deficyty, to te deficyty nadrabiają w dzieciństwie i wychodzą na prostą. Więc też jest pytanie, na ile umiejętności rodzicielskie pogłębiają lub spłycają autyzm. Bo oczywiście, jeśli mamy to sprzężone z niepełnosprawnością intelektualną, to jest zupełnie inna kwestia. Osoba niepełnosprawna intelektualnie nie jest w stanie swoim intelektem przekroczyć swoich ograniczeń. Ale osoba pełnosprawna intelektualnie jest. Jest to tylko kwestia czasu, treningu, możliwości, z jakimi się styka i wykorzystywania ich. Nie? Ja wiem, że to bardzo jest kontrowersyjne i teraz w tym momencie wielu rodziców dzieci bardzo nisko funkcjonujących ma ochotę mi ubliżać. Natomiast chciałabym zwrócić jeszcze raz uwagę na to, co ja powiedziałam. Powiedziałam, że nie wiem, jak to jest możliwe, że jako pedagog pracujący wśród autystów nie spotkałam dzieci bardzo nisko funkcjonujących, jeśli nie mają niepełnosprawności intelektualnej. Jest to dla mnie jakaś w dużej mierze mityczna społeczność głęboko odciętych autystów, z którymi nie ma kontaktu. I w całej diagnostyce od samego początku, tak jak możecie też prześledzić przez pierwszy odcinek i teraz przez ten, różne aspekty typowe dla autystów, to się pojawiają, to są wykreślane, to inne się pojawiają. Kiedyś była mowa o triadzie autystycznej, teraz w ogóle to nie triada jest w klasyfikacjach, a pamiętam jak te 5-7 lat temu to ludzie z kolei na forach, w tym różni influenco-specjaliści się tak upierali na tą triadę, że tylko triada i tylko triada autystyczna i że to jest autyzm, a tamto nie jest autyzm i że tutaj proszę się trzymać triady. Wiecie, najpierw było proszę się trzymać triady, a teraz nie mówimy zespół Aspergera, bo nie ma już zespołu Aspergera, a potem będzie następna klasyfikacja i będzie jakiś znowu coś, tak? I będzie mówienie, nie mówimy o triadzie, bo triada już nie istnieje i nie mówimy o zespole Aspergera, bo on już nie istnieje. To są tylko klasyfikacje. Jak wejdziecie do swojej kuchni, otworzycie szafkę z suchymi produktami i je wysypiecie na blat, wszystkie i zmieszacie i następnie będziecie chcieli podzielić, to możecie to podzielić w bardzo wiele różnych opakowań. Możecie oddzielić z powrotem ryż do ryżu, groch do grochu, fasolę do fasoli. Ale możecie na przykład zrobić paczkę różnych fasolek. Czerwonych, białych, jasia, małej, dużej. Kiepsko się będzie gotowało, bo się różnie będą trochę gotowały, nie? Możecie zrobić paczkę strączkowych. Możecie zrobić paczki białych, żółtych i czerwonych produktów. Który podział jest właściwy? No można uznać, że ten pierwotny, tak? Tylko, że tutaj my mamy jakiś pierwotny, firmowy, produktowy, jasny podział. Natomiast w psychologii, w psychiatrii, w biologii my odkrywamy, jak jest, więc my nie mamy tego oryginalnego podziału. Więc my sobie dzielimy raz, a to na rzeczy w kształcie fasolek, a to raz na rzeczy czerwone albo żółte, a to raz według wielkości, a to raz według czasu gotowania. Różnie. Szukamy.
Systematyka biologiczna była bardzo prosta, dopóki nie zaczęto badać zwierząt australijskich i nie trafiono na przykład na dziobaka, prawda? Z naturą nie jest tak prosto, że jakąś klasyfikację napisał człowiek i ona cokolwiek wyczerpuje. To jest buta. To jest antropocentryczna buta. Jeśli komuś się wydaje, że jest to jakaś obiektywna prawda o czymkolwiek. Nie, to jest tylko POV. To jest tylko punkt widzenia. Można zaproponować tych punktów widzenia o wiele więcej. I tak, bardzo ważną różnicą pomiędzy DSM-4 a 5 było to, że uwzględniono nadwrażliwość na bodźce sensoryczne. No i jakie są w ogóle cele, co przyświeca idei zmieniania tych kryteriów? No, chce się uniknąć fałszywie dodatnich diagnoz, a równocześnie chce się mieć tak zwane czułe rozpoznanie, czyli żeby nie było sytuacji, że ktoś nie dostaje diagnozy, bo kryteria diagnostyczne nie są dobre. I to z kolei, wiecie, przypomina takie, no, przyprawianie potrawy. Co jakiś czas się zmienia i jest nadzieja, że teraz to już nie będzie fałszywie dodatnich diagnoz, a z drugiej strony, że nikt, kto powinien otrzymać diagnozę, czyli powinien otrzymać pomoc, jej nie straci. Tak samo można zbadać problem, jak to, czy się go rozwiązało. To znaczy, no, tak sobie. W następnym odcinku, również we wtorek o 19:45, przewałkujemy w ten sam sposób, co teraz, ICD-10 i ICD-11. Dziękuję bardzo i do następnego. Fundacja Przemocnie zawsze utrzymywała się z wpłat zadowolonych klientów. Jak się pewnie domyślasz, w tych trudnych czasach tych wpłat prawie że nie ma. Jeśli nie możesz się przyczynić wpłatą do tego, by nasza fundacja dalej mogła pracować, zrób proszę ten drobny gest, który pomoże nam rozprzestrzeniać lepiej nasze treści. Zasubskrybuj kanał, jeśli go nie subskrybujesz. Daj lajka pod każdym filmem, który Ci się podobał. Udostępnij nasz film, jeśli jest on dobrą odpowiedzią na jakiś problem, na który trafiłeś w jakiejś grupie dyskusyjnej. Wówczas przyczynisz się do tego, by zwiększyć nasze wpływy z reklam, które są małe, naprawdę małe, ale grosz do grosza.